Hej ludziska, witam was bardzo serdecznie, z tej strony pomidorowy.pl i witam was w informacjach kanału. Myślę, że bez zbędnego przedłużania jedziemy z koksem. Przede wszystkim chciałbym wam podziękować za 1100 subskrypcji na kanale. Powiem wam szczerze, że bardzo mnie to cieszy, że coraz więcej was wchodzi na kanał i to, że kanał w pewien stopniu się zaczyna rozwijać, za co mnie bardzo cieszy, bo jednak moja praca nie idzie na marne. Ale nie o tym dzisiejszy filmik. Dzisiejszy filmik jest bardziej o tym, a bardziej tematem typu co się dzieje ze streamami, dlaczego prawie w ogóle nie streamujesz, co się w ogóle dzieje z aktywnością u ciebie. Więc mogę teraz to wam wszystko wyjaśnić. Moi drodzy, problemem tutaj jest to, że przede wszystkim w odróżnieniu od tamtych streamów, gdzie wszystko było git, teraz problem jest taki, że ja w nadzwyczajnym świecie nie mam kompletnie czasu na nic. Jedyne co teraz robię to to, że praktycznie nagrywam wam dużo rzeczy na zapas, ponieważ no nie będę tego ukrywał, że po prostu na zwyczajnym świecie nie mam na to czasu. Jestem totalnie zalatany tym wszystkim co wokół mnie teraz jest, po prostu życie prywatne daje w kość. I nie będę ukrywał, że nie mam czasu właśnie na takie streamki, choć znajdę na pewno coś tak w tygodniu, postaram się znaleźć czas, ponieważ nie wiem czy wiecie, ale 22 znowu znikam, nie będzie mnie tak jakby, bo wyjeżdżam znowu. Więc do tego czasu wam, jakby to powiedzieć, nagrywam let's play na zapas. No, aktualnie zaczęliśmy sobie Kaczora Donalda. Ukończyliśmy tam 102 Dalmatyńczyki jakiś już czas temu. I za jakiś czas być może wleci odcinek z Guitar Hero ostatni. Tak jak też odcinek ekstra. Ale no co, jedyne na razie co udało mi się zrobić to dwa streamy. Jeden, gdzie pokazałem tą kamerkę, którą widzicie teraz. A drugi to ten, który wiecie tam... z Sonic Forces, który został podzielony na dwie części, ponieważ nie będę ukrywał tego, że były problemy, jeżeli chodzi o nagranie. W sensie w nagranie, Jezus Maria, o stream. Chodzi o to, że były po prostu problemy ze streamem, bo były lagi. Małe pod koniec. I nie chciałem, żeby to jakby wdarło się w ten... Wiecie o co chodzi, po prostu nie chciałem, żeby się to wdarło. Kontynuując dalej. Mam właśnie plany teraz sobie skończyć Kaczora Donalda, bo to jest i tak krótka seria. I powoli przymierzam się do pewnego systemu, a mianowicie systemu dawania dwóch let's play w tygodniu. Na przykład byśmy zrobili sobie, załóżmy, jeden let's play od poniedziałku, załóżmy w dni poniedziałek, wtorek, środa, a drugi let's play by leciał, załóżmy, czwartek, piątek, sobota, niedziela. Myślę na razie nad tym, to jest, mówię, póki co chwilowe, to jest jakby takie plany, no to są moje tak zwane plany. Ja, jak żeby nie było na ten filmik informacyjny, również nie mam planów, po prostu to jest spontaniczne włączenie nagrywania i mówienie do kamery co i jak. Tak więc wiecie sami, o co chodzi. To jest do sobie tylko totalny spontan. Tak więc z mojej strony to by było chyba właściwie na tyle, jeżeli chodzi o te let's play i tak dalej. Mówię, coś w tygodniu postaram się ogarnąć jakiegoś streamka. Być może się uda zrobić długiego, może krótkiego. To wszystko jest jakby kwestia już do uzgodnienia i na pewno, jeżeli chcecie wiedzieć, czy będą streamy, czy nie, to odsyłam was na moją grupę na fejsie. Link oczywiście będzie w opisie. Tam będziecie na bieżąco, że tak powiem, dostawać informacje co i jak, co, czy będzie coś tam dalej kontynuowane, czy też i nie. Aktualnie, no mówię, jutro pojawi się bodajże drugi odcinek z Kaczora Donalda, znaczy, to zależy, może jutro albo dzisiaj wieczorem, zobaczymy jeszcze. Wiem, że bardzo mi zależy, by ten filmik wleciał na początku, ponieważ są to jakby dla mnie bardzo ważne informacje. Więc tak, to by było na tyle. Mam nadzieję, że zrozumieliście i wiecie, jaka jest sytuacja. No, sytuacja jest, jaka jest. Nie będę tego ukrywał. No i cóż, to by było na tyle. Trzymajcie się i do następnych let's play, jak i filmików. Adios.